Dzień dobry z tej strony. Maciej Mikurda, Fundacja Panteon. Dzisiaj jestem w Poznaniu i rozmawiam z panem Przemysławem Lewickim. A rozmowa nasza będzie dotyczyła eposu pod tytułem Heliant oraz inkulturyzacji w chrześcijaństwie. Dzień dobry, panie Przemysławie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, słuchaczom, słuchaczkom. Zanim przejdziemy do naszej rozmowy. Wspomnę też, że uruchomiliśmy nasz profil na serwisie Patronite. Można tam wspierać naszą działalność, jak również wejść do grona osób, które mają dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku i tam też mieć wpływ na to, czym zajmuje się Fundacja Pantheon i jakie rozmowy podejmuje. Panie Przemysłowie. Pytanie pierwsze, które chciałbym panu zadać no, na otwarcie naszej rozmowy. Czym właściwie jest ten tekst Heliant? Dlaczego warto o nim rozmawiać i w jaki sposób wiedza na jego temat yy, zmienia nasze spojrzenie na chrześcijaństwo? Heliant to współczesna, ściśle XIX-wieczna nazwa tekstu religijnego, który w swojej pierwotnej postaci ma formę poematu. Poemat ten jest jednym z bardzo niewielu, a ściśle to dwóch, jednym z bardzo niewielu zachowanych tekstów literackich będących dziedzictwem starosaskim, kultury, która wywodziła się z obszaru współczesnych Niemiec. I to jest kultura tych spośród sasów, którzy zamiast wyemigrować na Wyspy Brytyjskie, to pozostali na kontynencie. Ich dziedzictwo kulturowe w formie pisanej ogranicza się współcześnie, tak jak wspomniałem, do dwóch zachowanych tekstów, z których oba mają charakter poematów chrześcijańskich, co też być może wytłumacza, czym przetrwały. Jeden to jest poemat będący parafrazą fragmentu Księgi Rodzaju. Zresztą, czy to jest parafraza fragmentu, czy tylko zachowany fragment całości, parafrazy całości Genesis, tego nie mamy wiedzy. Więc to jest jeden z tych tekstów, a drugim jest właśnie Heliant. Heliant to w języku starosaskim, języku, w którym ten tekst jest napisany, oznacza zbawiciel. Zresztą bardzo podobna forma tegoż sformułowania zbawiciel funkcjonuje na przykład we współczesnym języku niemieckim albo w starożytnym z kolei w starym języku angielskim. Jest to słowo właśnie wywodzące się z tej rodziny terminów, oznaczające zbawiciela. Zostało przydane temu tekstowi przez jego pierwszego krytycznego redaktora w XIX wieku. Jak sama nazwa sugeruje, Heliant jest poetyckim opracowaniem historii Jezusa Chrystusa. Jest poetycką parafrazą historii, którą chrześcijanie współcześni i też chrześcijanie w czasach, kiedy ten tekst powstał, znani z Ewangelii biblijnych, czyli z opowieści o Jezusie Chrystusie. Tekst ten najprawdopodobniej powstał w pierwszej połowie IX wieku, czyli ponad 1000 lat temu. Dlaczego więc warto o nim rozmawiać? Pytanie to warto może sobie zadać właśnie w tym kontekście żeby zrozumieć charakter zdominowania Europy, kontynentu europejskiego przez kościół chrześcijański, przez chrześcijaństwo jako religię, trzeba zdać sobie sprawę, że religia chrześcijańska i kościół, czyli zinstytucjonalizowana postać tejże właśnie wiary, wkracza na tereny zamieszkiwane przez ludy europejskie stopniowo, etapami i w różnych momentach historii. I w każdym z tych momentów, w każdym z tych etapów historii, w każdym z tych miejsc, w każdym z tych partykularnych kontekstów kulturowych, to właśnie chrześcijaństwo przyjmowało nieco inną postać. Co jest dosyć oczywiste, kiedy się nad tym zastanowić, wydaje się intuicyjne, jednak kiedy zgłębić ten temat może trochę bliżej i zastanowić się nad konkretnymi przypadkami, to okazuje się, badania historyczne, i badania kulturowe, i też badania właśnie z zakresu religioznawczego na takich tekstach, właśnie jak na przykład Heliant, dosyć dobrze pokazują nam, że niektóre z tych postaci chrześcijaństwa, które były wynikiem interakcji przychodzącego, wcześniejszego chrześcijaństwa z jakimiś kulturami zastanymi, że niektóre z tych postaci chrześcijaństwa, które powstają, są bardziej wpływowe niż inne, jeśli mogę to tak ująć, bardzo, bardzo łagodnie. Jedną z najbardziej wpływowych postaci chrześcijaństwa jest coś, co można powiedzieć tak bardzo ogólnie, można o tym powiedzieć bardzo ogólnie, jako o chrześcijaństwie germańsko-łocińskim. Czyli ta postać chrześcijaństwa, która jest wynikiem zetknięcia się u nauki chrześcijańskiej, wcześniejszej, tej jej wcześniejszej postaci, z wielością kultur germańskich Europy kontynentalnej, no i też na wyspach brytyjskich. Ze względów politycznych. Historycznych i kulturowych, ta postać chrześcijaństwa, która powstaje we wczesnym średniowieczu, staje się dominującą postacią chrześcijaństwa w dziejach średniowiecznej Europy, współegzystując z różnymi innymi wariantami kulturowymi chrześcijaństwa. Przy czym co istotne, te różne warianty kulturowe niekoniecznie muszą oznaczać, że występowały między tymi postaciami chrześcijaństwa różnice teologiczne. Jak być może będziemy mieli okazję do tego wrócić, ale już w tym momencie zaznaczę, że między różnymi wariantami lokalnymi kulturowymi chrześcijaństwa nie występowały zawsze różnice o charakterze teologicznym, występowały różnice w przesuwaniu punktów ciężkości. Co do tego, co jest istotne w nauce chrześcijańskiej, jaki aspekt jej jest podkreślany. Względy kulturowe przekładały się też na struktury społeczne, które dane chrześcijaństwo w swojej postaci zinstytucjonalizowanej na danym terenie promowało, które wspierało i uznawało za zgodne z nauką chrześcijańską. Heliant z tego punktu widzenia jest niezwykle, niezwykle istotny, dlatego że jest tekstem, jednym z tekstów fundacyjnych tego, Germańsko-łacińskiego chrześcijaństwa, które powstaje we wczesnym średniowieczu. Kontekst historyczny jego powstania to dosyć skomplikowana historia, której wszystkich detalów nie jesteśmy do końca pewni. Jeszcze pewnie będzie moment, żeby o tym powiedzieć w czasie tej naszej pogadanki, w większym, w większym detalu, ale na ten moment mogę tylko powiedzieć, że jak każda tego typu historia, to się tyczy również przecież. Na stanie chrześcijaństwa na samym jego początku w I wieku, jak każda tego typu historia, jest ona nierozerwalnie spleciona z polityką i będzie o tym jeszcze na pewno miejsce, żeby o tym wspomnieć. Także podsumowując, Heliant to pochodzący z IX wieku epos, tekst literacki w formie poetyckiej, będący opowieścią o Chrystusie dla Sasów. Przetworzeniem tej historii dla Sasów, mającą służyć różnorakim celom politycznym, kulturowym i teologicznym, w tym misjonarskim, która z powodów Polityczno-historyczno-kulturowych odegrała ogromną rolę w kształtowaniu się tej dominującej przez wieki postaci chrześcijaństwa w Europie kontynentalnej. To w ogóle wydaje się być ciekawym zestawieniem, ciekawym zderzeniem kultura germańska z kulturą chrześcijańską, bo wydaje się, że tutaj mamy sporo przeciwieństw. Z jednej strony taka kultura wojownicza, a z drugiej strony religia, która przecież promuje przebaczenie. Nadstawianie drugiego policzka i łagodność stosunku do wrogów. Ale zanim dojdziemy do omówienia tego, co z tego połączenia powstało, to chciałbym zapytać Pana o pojęcie inkulturyzacji, które jest ważne w tej naszej rozmowie. Co to właściwie jest inkulturyzacja i czy mógłby Pan podać na gruncie chrześcijaństwa przykłady inkulturyzacji? Chrześcijaństwo, jako system wierzeń, wchodził. W różnego typu interakcje z kulturami ludów zamieszkujących obszary, na które chrześcijaństwo stopniowo docierało. Chrześcijaństwo, jako system wierzeń powstały na Bliskim Wschodzie, w pierwszym wieku naszej ery, którą to zresztą naszą erę, przecież wyznaczamy właśnie działalności i życiem Jezusa Chrystusa, w postaci centralnej chrześcijaństwa, wchodził w takie interakcje bardzo szybko, na samym początku swojego istnienia. Jak te zetknięcia się chrześcijaństwa, które niesie ze sobą te wszystkie rzeczy, etykę, moralność, przekonania religijne, jakieś wersje, opowieść o pewnych faktach, jak takie zetknięcie miałoby wyglądać w sytuacji, kiedy jeden system, jakim jest chrześcijaństwo, dotyka innego systemu, gdzie na przykład zasady moralne są inne w jakimś stopniu, trochę inne albo zupełnie odmienne zagadnienie i pojęcie inkulturyzacji odnosi się do, tego, do, do tej odpowiedzi na to pytanie, którą można sformułować w sposób następujący. Chrześcijaństwo dotykając innych kultur no oczywiście to pytanie tym bardziej zyskuje na, na ważności i na istotności. Im bardziej ta kultura, której chrześcijaństwo dotyka jest, że tak powiem, rozwinięta im więcej treści w sobie zawiera. Zresztą zaraz będę mówił o takim jednym bardzo, wydaje mi się, obrazowym przykładzie czegoś takiego. Więc inkulturyzacja jest odpowiedzią na to pytanie następującą. Chrześcijaństwo, dotykając takiego innego, o pierwotnie na początku tego momentu zetknięcia się, obcego sobie systemu wartości, systemu mitologicznego, systemu wierzeń, chrześcijaństwo powinno ulec pewnej zmianie. Powinno ulec dopasowaniu się do warunków kultury zastanej. Nie powinno porzucać swoich najbardziej centralnych przekonań wydaje się, że to nie była żadna propozycja formułowana przez jakiegokolwiek zwolennika tego typu interakcji chrześcijaństwa z kulturami ludów, które nie były wcześniej chrześcijańskie, czyli chrześcijaństwo oczywiście nie powinno porzucać opowieści o Jezusie Chrystusie, ale być może chrześcijaństwo dotykając innej kultury powinno rozważyć opowiedzenie tej historii jeszcze raz w języku, to wydaje się oczywiste, w języku, ale też z użyciem pojęć, idei i też w niektórych przypadkach filozofii obcych wcześniej chrześcijaństwo, żeby Umieć opowiedzieć tę te historię, ten mit, mit prawdziwy, innemu ludowi, w języku, pojęciami i na warunkach tego ludu, którego dotyka. Oczywiście są też odpowiedzi alternatywne i jedną z odpowiedzi alternatywnych jest dopasowanie świata do modelu chrześcijańskiego, do, do kultury, która przynosi chrześcijaństwo. I to też jest model, który był bardzo popularny, na przykład w Ameryce Północnej, gdzie misjonarze, przede wszystkim protestanccy, ale też rzymskokatolicy, dotykali kultur ludów pierwotnych Ameryki Północnej, no i tam o inkulturyzacji za bardzo mowy być nie może. Tam sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tam raczej przypominało to dominację kultur, które przynosiły chrześcijaństwo nad kulturami rodzinnymi, które były niech chrześcijańskie. Inkulturyzacja oznacza więc pewnego rodzaju wejście chrześcijaństwa w inny kontekst kulturowy i próbę rekontekstualizacji tej pierwotnej, najbardziej centralnej opowieści chrześcijańskiej w języku innej kultury. Spośród historycznych kultur i historycznych Systemów etycznych, filozoficznych i religijnych, jakie w okresie istnienia chrześcijaństwa istniały na świecie, że spośród nich dosyć trudno wymienić bogatszy, zawierający w sobie więcej treści i starszy niż kultura chińska. I był moment, kiedy chrześcijaństwo w formie rzymskokatolickiej, łacińskiej. Dotknęło świata chińskiego. Wcześniej... Czyli byśmy mówili o misjonarzach jezuickich, czy to jeszcze jakaś. Dokładnie, mówimy teraz o misjonarzach jezuickich. Być może miał pan na myśli teraz nestorianizm wczesnośredniowieczny, ale to jest temat troszeczkę bardziej skomplikowany. Wydaje mi się, że bardzo mało uchwytny ze względu na bardzo skąpe źródła. I wydaje się, że jeżeli chodzi o penetrację y, Azji przez nestorianizm, czyli pewną konkretną szkołę teologiczną w, w, wczesno średniowiecznego, i późno chrześcijaństwa, to tam raczej doszło do sytuacji, w której tenże właśnie nestorianizm i to chrześcijaństwo nestoriańskie zostało przystosowane do warunków kultur, w których się rozpływało. Tak wydaje się, że można by było bezpiecznie powiedzieć. Podczas gdy wspomniani przez Pana bardzo celnie misjonarze, misjonarze y, katoliccy w XVI i XVII wieku reprezentowali, reprezentowali bardzo silną, mającą już wtedy bardzo wiele wieków, zinstytucjonalizowaną tradycję filozoficzną i religijną. Dotknęli świata, w którym ta tradycja nie była wcześniej obecna. Co się wtedy stało? No tutaj oczywiście nie ma za bardzo czas, czasu, żeby mówić o tym w ogromnym detalu. Jedno z nazwisk najbardziej istotnych dla tej opowieści jest nazwisko misjonarza imieniem, nazwiskiem Matteo Ricci. Mateo Ricci był chrześcijańskim katolickim misjonarzem, którego pomysł na. No cóż, zawahałem się trochę, ale może powiedzmy to wprost, na nawrócenie Chin na chrześcijaństwo katolickie, katolickie, którego pomysł na, na rozwiązanie tego dylematu, dotknięcia przez chrześcijaństwo, jakieś opcje, chrześcijaństwu kultury no był następujący. To, co dobrze będzie zrobić, to wejść w ten świat, ubrać chrześcijańskich myślicieli w konfucjańskie togi będzie dobrym pomysłem będzie wytłumaczenie chińczykom chrześcijaństwa na ich warunkach dopasowanie w pewnym sensie przesłania chrześcijańskiego w formie rzymsko-katolickiej do obyczajów, historii i myśli chińskiej co oczywiście dało bardzo ciekawe efekty w postaci pierwszego tłumaczenia pism konfucjusza na, na łacinę które pochodzą właśnie z tamtego czasu cały dylemat teologiczny związany z tymi zagadnieniami jest znany też w historii teologii katolickiej jako kontrowersje rytychińskie. Czemu? Dlatego, że to dotknięcie, i to mi się wydaje taka refleksja, to jest taka refleksja, która się stanie oczywista i jasna w czasie naszej rozmowy. Ale to dotknięcie, ja wcześniej o tym nie mówiłem, ale powiem to teraz, coś co może dla słuchaczy słaczek wydawać się oczywiste, i zastanawiają się, czemu o tym nie wspomniałem. Ale to dotknięcie nigdy nie jest jednostronne. To, o którym mówiłem. Dotknięcie przez chrześcijaństwa kultury chińskiej nie pozostało bez wpływu na chrześcijaństwo, czy też ujmując to może tak bajkowo, ten świat chiński też dotknął chrześcijaństwa. Zaczęły się dziać w przyniesionym przez tych misjonarzy katolickich do Chin, chińskim katolicyzmie, rzeczy, które z punktu widzenia centrum tejże tradycji, jaką była Europa, a ściśle świat romański, były albo, albo dyskusyjne, albo podejrzane, albo wprost nie do przyjęcia. Na przykład otaczanie kultyczną czcią cesarza albo przodków, co było elementem tychże właśnie rytów chińskich. I tacy bardzo mocno przekonani do pomysłu inkulturyzacji chrześcijaństwa do kultury chińskiej misjonarze przekonywali, że to są tylko czynności publiczne, czynności państwowe, że ten kult przodków jest tylko państwowym wyrazem szacunku. Podczas gdy dla Chińczyków on był oczywiście w sposób jasny elementem ich religijnego, powiedzmy, w uproszczeniu religijnego światopoglądu. I ich obyczajów miały charakter religijny. Okazało się na przykładzie kontrowersji o ryty chińskie, że pomysł Mateusz i jego, jego zwolenników no, okazał się z powodów również politycznych, ale może nie wchodźmy w to w tym momencie za bardzo. Z powodów również politycznych dosyć mało, mało możliwy do utrzymania na dłuższą metę. Ostatecznie ryty chińskie zostały przez Kościół Rzymu zakazane. No i zresztą również państwo chińskie też podchodziło do tego z rosnącą nieufnością. Im bardziej chrześcijanie byli gotowi się dopasować do zastanej kultury, tym bardziej chiński dwór był gotowy chrześcijanom przyzwolić na ich działalność. Im bardziej chrześcijanie zmieniali swoje podejście na większe narzucanie przyniesionych ze sobą poza normami religijnymi również norm kulturowych pochodzących przede wszystkim z romańskich, ogólnie z Europy. No, tym bardziej państwo chińskie reagowało z wrogością, co ostatecznie doprowadziło do zakazania działalności misjonarzy katolickich w Chinach, no i do zaniku uwiądu tego zjawiska, które było fascynującym momentem w historii chrześcijaństwa, kiedy chrześcijaństwo dotknęło kultury starej, do, doświadczonej, mającej za sobą wiele wieków rozwoju, obejmującej bardzo bogaty dorobek piśmiennictwa. No i z tego kontaktu wynikło coś bardzo ciekawego. Co, co, no, co oczywiście historycznie nie miało szansy się nigdy rozwinąć, ale jest dosyć dobrym przykładem na to zjawisko, o którym między innymi tutaj dzisiaj rozmawiamy. No, rozmawiamy o Heliandzie i o tym chrześcijaństwie dla Germanów, chrześcijaństwie dla Sasów. Mieliśmy też właśnie próbę, że tak powiem, może to bardzo ogólnie, mieliśmy próbę chrześcijaństwa dla Chińczyków. Tak samo jak mieliśmy próbę chrześcijaństwa do różnych innych kultur. I tego typu kontakty nigdy nie są jednostronne. One nigdy nie pozostają bez wpływu na to chrześcijaństwo, co mi się wydaje, że to jakaś taka bardziej szczegółowa rozmowa Heliandzie też dobrze udowodni, że to chrześcijaństwo germańsko-łacińskie nie pozostało nienaruszone w kontakcie z kulturą, do której, do której przyszło. Więc tak, inkulturyzacja to jest właśnie ta to ten, próba odpowiedzi na ten dylemat. Co zrobić? Kiedy przychodzimy z przesłaniem chrześcijańskim pytanie, które zadają sobie misjonarze chrześcijańscy przede wszystkim, przychodzimy z chrześcijaństwem do kultury, która chrześcijaństwa nie zna. Wyznaje wartości, które są mu obce albo nawet wrogie w skrajnych przypadkach. No i możemy odpowiedzieć na to pytanie tak, że opowiemy tę historię dla tych ludzi ich językiem. I to właśnie jest inkulturyzacja. Chrześcijaństwo jest też nieodzobnie związane, przynajmniej w naszym kręgu kulturowym, z polityką. I tak już Pan wspomniał, że ten epos, Heliant, był pisany nie tylko z pobudek religijnych, ale także miał do spełnienia cele polityczne. Jakie to były cele? Jeżeli mielibyśmy się cofnąć w czasie do jakiegoś rozsądnego punktu, żeby móc zrozumieć kontekst historyczno-polityczny powstania tego dzieła, to cofnijmy się może do historii osoby, którą każdy zna choćby z podręczników do, do, do szkoły średniej. Mianowicie króla frankijskiego Karola, zwanego też Karolem Wielkim, wielkiego monarchy, wielkiego władcy kraju Franków. Przez sekundę chciałem powiedzieć Francję, ale to był, był oczywiście przeraźliwy anachronizm. Karol Wielki, syn Pepina, był dziedzicem wielowiekowej tradycji państwa frankijskiego. Frankowie byli szczepem germańskim, który przybył na tereny. Obecnej północnej Francji, może tak powiedzieć w uproszczeniu, u schyłku starożytności. Wyróżniali się spośród różnych innych plemion germańskich, które w tamtym czasie zaczęły zasiedlać tereny wcześniej zajmowane przez rozpływające się, upadające i zanikające cesarstwo rzymskie na zachodzie Europy. Spośród innych plemion germańskich, które tam wtedy właśnie przyby przybywały, wyróżniali się tym, że ich chrześcijaństwo, które oni sobie wybrali, było chrześcijaństwem nicejskim. W przeciwieństwie do chrześcijaństwa ariańskiego, które wybrały inne plemiony germańskie. Oczywiście różnica między arianizmem a teologią nicejską, czy też nicejsko-konstantynopolitańską, jest różnicą bardzo mocno techniczną, już dotykającą takich bardzo mało oczywistych zagadnień z historii teologii chrześcijańskiej. No, dotykającą kwestii może postaram się to powiedzieć krótko kwestii następującej tego, w jaki sposób Syn Boży jest boski. No i niektóre plemiona germańskie, większość z tych, które zasiedlały Europę Zachodnią, były plemionami, które wybrały sobie chrześcijaństwo ariańskie za swoją konfesję. Część władcy tych plemion wybrali chrześcijaństwo ariańskie. Może powiedzmy wprost, bo to tak wtedy było. Frankowie pod wodzą Chlodwiga, który był wodzem frankijskim, który poprowadził Franków w VI wieku właśnie, w V i VI wieku na tereny północnej Francji. Frankowie byli inaczej. Frankowie wybrali sobie chrześcijaństwo nisejskie. Wybór chrześcijaństwa inicyjskiego miał dosyć istotną cechę, mianowicie cechę sprzymierzenia Franków, przynajmniej na poziomie wspólnoty religijnej, z po pierwsze Cesarstwem Rzymskim, takie jakie wtedy jeszcze istniało przede wszystkim na wschodzie to jest jedna rzecz, bardzo istotna, zaczyna się polityka na po drugie z biskupstwem w Rzymie. Biskup Rzymu w tamtym czasie już u schyłku Antyku i na początku wczesnych wieków średnich był najpotężniejszym biskupem chrześcijańskiego świata. Z którego to biskupstwa wyłoni się potem w drodze procesu rozwoju historycznego coś, co my dzisiaj znamy jako papiestwo. Biskup Rzymu był najpotężniejszym biskupem chrześcijańskiego świata, dzierżącym potężną władzę symboliczną, a musimy pamiętać, że dla społeczeństw tradycyjnych władza symboliczna. I element w ogóle symboliczności świata był niezwykle istotny. Biskup Rzymu dzierżył olbrzymią władzę symboliczną jako następca apostoła Piotra, czyli przywódcy apostołów, temu któremu według narracji rzymskiej, no i zresztą tutaj już są różnice między Rzymem a wschodem, ale zostawmy to może. Według narracji rzymskiej to właśnie Piotrowi powierzył Jezus Chrystus klucze zarządu kościołem. Więc no, poważna sprawa. No jedna rzecz to jest symbolika, a druga rzecz to jest po prostu polityka i ekonomia i kultura. <grych> Biskup Rzymu był praktycznym dziedzicem tego rozmywającego się cesarstwa na zachodzie. Kiedy ono rozpływało się w morzu nadchodzących plemion germańskich, bo nie można tu mówić o upadku. To, jest, to, to, że cesarstwo na zachodzie upadło, to jest taka troszkę przestarzała się na historiografia. To było raczej takie rozpłynięcie się, takie. takie... Takie rozmydlenie się tego, tego cesarstwa pośród tych Germanów, które, te germańskie, były dziedzicami tego cesarstwa do pewnego stopnia. Biskup Rzymu tymczasem był bezpośrednim kontynuatorem tradycji cesarskich, dlatego że było to biskupstwo założone w czasach cesarskich, no i biskup Rzymu odziedziczył infrastrukturę cesarską, odziedziczył wiele prerogatyw przysługujących cesarskim możnym. Biskup Rzymu był po prostu politycznie bardzo wpływowy i bardzo potężny. Zarządzał potężnym, bogatym miastem. Co w dodatku do jego władzy symbolicznej sprawiało, że jego pozycja była bardzo duża. No i biskup Rzymu był oczywiście biskupem nicejskim. Sprzymierzenie się franków z biskupem Rzymu najpierw poprzez wybranie chrześcijaństwa nicejskiego, a potem Poprzez wprost sojusz polityczny doprowadziło do tego, że może skracając teraz kilkadziesiąt, a de facto kilkaset lat historii, do jednego zdania, doprowadziło to do tego, że ten sojusz, najpierw religijny, a potem polityczny, doprowadził do konsekwencji, jaką było powstanie wielkiego potężnego królestwa Franków, którzy też właśnie jako obrońcy ortodoksyjnego, nizyckiego chrześcijaństwa, zwyciężyli dla siebie dominację w zachodniej Europie i w IX wieku, już wtedy na początku IX wieku. Zdobyli też dla siebie koronę cesarską, dlatego że w roku 800 papież rzymski, biskup rzymski, koronował Karola, Wielkiego Króla Karola, Króla Franków na cesarza rzymskiego. Współcesarza oczywiście, bo Konstantynopol miał swoje standardowe pretensje do tego, co się dzieje na Zachodzie, no a w tamtym czasie standardowe pretensje Konstantynopola były już politycznie mało istotne. Frankowie więc odziedziczyli Schedę. Po zachodnim cesarstwie dosłownie. Królestwo frankijskie stało się kontrolatorem rzymskiego cesarstwa. Królestwo frankijskie część swojej legitymizacji opierało z jednej strony na obronie nicejskiej ortodoksji, czyli tej poprawnej wersji chrześcijańskiej teologii, z drugiej strony na obronie przed niewiernymi, czyli przed muzułmanami, którzy pojawiają się w tamtym czasie. Już na początku VIII wieku podbijają Hiszpanię i docierają do, do, właśnie do ziemi zajmowanych przez Franków. No i tutaj Frankowie dali im odpór. Ściśle pod wodzą przodka Karola Wielkiego, Karola Młota. I właśnie to było to drugie źródło legitymizacji, obrona chrześcijańskiego świata przed niewiernymi. Na no a trzecie źródło legitymizacji, tej symbolicznej, religijnej legitymizacji tej władzy było takie, że Królestwo Frankijskie, Cesarstwo Franków na czele z Wielkim Królem Karolem niosło chrześcijaństwo ludom niechrześcijańskim, w tym poganom germańskim, czyli Germanom, którzy pozostali przy swojej religii i nie dali się ochrzcić ani Arianom, ani nicejskim chrześcijanom. Ci zaś w tamtym czasie rezydowali przede wszystkim w Skandynawii oraz w, na terenach, które my dzisiaj znamy jako północno-środkowie Niemcy. Jednym z takich ludów byli Sasi. Sasi przez długie pokolenia dawali chrystianizacji, czyli nawracaniu na chrześcijaństwo, skuteczny odpór tym, który ten odpór przełamał i ostatecznie zagarnął tereny saskie dla y, kraju chrześcijańskiego, był nie kto inny, jak wspomniany przeze mnie Karol Wielki. Król Karol podbił tereny zamieszkiwane przez sasów i narzucił im chrześcijaństwo drogą miecza, ujmując to bardzo poetycko. Są takie historie powtarzane sobie czasami przez przeciwników chrześcijaństwa, różnego typu przeciwników chrześcijaństwa, że chrystianizacja ludów niechrześcijańskich przebiegała tak, że chrześcijanie zagrabiali, narzucali chrześcijaństwo siłą, zabijali niechrześcijan itd., itd że za wyznawanie religii przedchrześcijańskich w krajach chrześcijańskich, właśnie w średniowieczu i tak dalej, groziły kary śmierci, trutury, niestworzone rzeczy. Oczywiście jest to obraz uproszczony, to jest taka czarna legenda chrystianizacji, ale jeśli tacy przeciwnicy chrześcijaństwa chcieliby sobie znaleźć przykład na właśnie takie moralnie wątpliwe praktyki związane z chrystianizacją, no to chrystianizacja Sasów przez Franków pod wodzą Karola jest właśnie takim doskonałym przykładem. Tam znajdujemy wszystkie najgorsze historie, jakie można sobie wyobrazić. Kara śmierci za nieprzestrzeganie świąt jest, była wtedy stosowana. Tortury za niewyznawanie chrześcijaństwa i odmowę chrztu oczywiście były stosowane. Cesarstwo rzymskie nie znało takich okrutnych metod przymuszania do chrześcijaństwa, jakie Karol sobie wtedy powymyślał wobec Sasów. Jedna część to była oczywiście mentalność frankijska zapewne, a druga część jest taka, że muszę to powiedzieć wprost: sasi, nawet po podboju militarnym przez Franków, nie chcieli się schrystianizować. No, po prostu nie chcieli. Było to bardzo trudne. Chrześcijaństwo bardzo opornie sasom wchodziło, że tak powiem bardzo kolokwialnie. Najpierw były problemy z szlachtą saską. Karol próbował rozgrywać jednych przeciwko drugim. Powszechnie znana jest imię Widukinda, wielkiego, legendarnego przywódcy... No co znaczy legendarnego? To była postać historyczna. Legendarnego w sensie jego istotności kulturowej i dziejowej. Legendarnego przywódcy Widukinda, który najpierw przez wiele, wiele lat sprzeciwił się chrześcijaństwu, organizował wojny jedna za drugą, jedna za drugą rebelii saskich przeciwko Frankom i też przewodził części wojsk saskich w tych pierwszych wojnach zdobywczych, kiedy Karol podbijał sasów no i najpierw widukin to oczywiście znany z oporu, potem przeszedł na chrześcijaństwo z powodów politycznych oczywiście, ale to co mam na myśli to to, to że najpierw był problem ze szlachtą, a potem był problem z chłopstwem i z niższymi kastami społecznymi u sasów kiedy już szlachta się mieczem i przymusem i przywilejami i rozgrywaniem przeciwko drugim dała schrystianizować no to wtedy się pojawił problem z tymi niższymi kastami, one się nazywały wtedy stellinga pośród sasów, tak mówiono na te niższe kasty społeczeństwa saskiego oni się okazali, że nawet są poganami, oni się zaczęli buntować. No, były z tego gigantyczne, ogromne problemy. Okazało się, że chrześcijaństwo jest bardzo trudne dla sasów do zaakceptowania. <grych> no, może tak to mówimy łagodnie. Heliant powstaje właśnie w tym kontekście. My nie do końca wiemy, kiedy on tak naprawdę został napisany, ten tekst, ten, ten poemat. Z prefatio, z takiego wstępu, no powiedzmy, z takiej dedykacji, żeby nie wchodzić w detale, z takiej dedykacji załączonej do niektórych zachowanych manuskryptów tego, tego dzieła, bo mamy ich trochę, to jest w ogóle ciekawe, ale do tego przejdę później. Do niektórych z tych manuskryptów jest dołączona taka, taka właśnie prefatio, pochodząca zresztą z nowożytności, ale rzekomo o starszym rodowodzie. Żeby nie wchodzić za bardzo w historię tradycji manuskryptowej tego, tego dokumentu, to mogę powiedzieć, że. O ile ta prefatio faktycznie w takiej postaci, w jakiej ją mamy, jest nowożytna, to raczej niekontrowersyjne dla badaczy jest, że jest oparta o jakieś zachowane, zachowane świadectwa wcześniejsze. No i z, ty, z tego wstępu dowiadujemy się, że tekst ten powstał na życzenie króla Ludwika. No tylko, że oczywiście problem polega na tym, że jedna rzecz jest taka, że oczywiście dziedzic Karola Wielkiego to był Ludwik, cesarz. Cesarz franko-rzymski Ludwik, zwany pobożnym. No a druga rzecz jest taka, że mógł to być też jeden z dalszych dziedziców Karola. Już po rozpadzie tego wielkiego królestwa frankijskiego na trzy części, no bo jak to oczywiście bywa w historii, żadne tego typu wielkie królestwa oparte na charyzmie i osobowości jednego genialnego monarchy nie może długo przetrwać jego śmierci. Więc już za czasów wnuków i prawnuków Karola, no to państwo Franków się rozpadło na, na trzy części. Jedną z nich, Frankia, państwo Franków Wschodnich, na terenie przede wszystkim współczesnych Niemiec, jednym z jego pierwszych władców był inny jak Ludwik, zwany Ludwikiem Niemcem. Więc opcji są dwie. Większość badaczy skłania się do tego, że dzieło to powstało za czasów Ludwika Pobożnego, czyli syna Karola Wielkiego. Co umiejscawiałoby powstanie tego dzieła w pierwszej połowie IX wieku, czyli w czasach jeszcze w czasach, kiedy Sasie byli przede wszystkim niechrześcijańscy. No, żeby powiedzieć to językiem chrześcijańskim – pogańscy. Wtedy powstaje. I kiedy zerkniemy na treść tego tekstu, to zdamy sobie sprawę, że pomijając kwestie właśnie tej inkulturyzacji, kwestie teologiczne, misjonarskie, no to kontekstem politycznym jest to, że jeżeli mielibyśmy to ująć bardzo, już tak skrótowo podsumowując, to co przed chwilą wyłożyłem w takiej, no, bajkowej trochę, no, jak się opowiada, historii z tego punktu widzenia, takiego. Jak, jak, jak podlecimy dostatecznie wysoko, to te opowieści historyczne się takie bajkowe zdają. Jeżeli mielibyśmy już tak podsumować te, te, te opowiadania historyczne, no to Frankowie podbili sasów, mają z nimi duży problem i muszą jakoś przemówić tym sasom do rozumu. Muszą jakoś im to chrześcijaństwo wpoić, muszą go, ich jakoś przekonać. I ktoś, zaraz powiemy kto, ktoś wpadł na genialny pomysł, że dobrze będzie opowiedzieć im o Jezusie Chrystusie tak, żeby oni go ze siebie przyjąć i opowiedzieć troszkę innego Jezusa Chrystusa niż tego, którego znajdujemy w Biblii chrześcijańskiej. To przejdźmy teraz do takich, zanim zaczniemy omawiać treść tego poematu, do takich kwestii technicznych, może takie nazwę, czyli czy wiemy coś na temat autora tego tekstu, no i też yy, jakich źródeł chrześcijańskich autor korzystał, pisząc ten tekst, czyli po prostu co, 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 stało się podstawą do, eposu, do stworzenia eposu HELIANT. No i może też przy okazji coś o budowie samego poematu. Od tej ostatniej kwestii może zacznę, bo to chyba najprościej, najszybciej wyłożyć. HELIANT jest poematem aliteracyjnym. Składa się z poetyckich, aliteracyjnie zbudowanych wersetów, około 6000 tysięcy linijek, że tak powiem, kolokwialnie, które w tej terminologii starosaskiej w liczbie mnogiej się nazywa fitten, a w liczbie powiedzieć, że fit. Jedna fitta to jest taka jedna właśnie linijka. Budowa poematu jest bardzo kosztowna. Autor był mistrzem formy, którą wybrał. Cały poemat jest ustrukturyzowany bardzo, w sposób bardzo uporządkowany. Wydarzenia korespondują ze sobą w sposób dosyć ścisły. My nie jesteśmy do końca stuprocentowo pewni, czy my mamy wszystko. Inaczej, jesteśmy pewni, że nie mamy wszystkiego. Niepewność dotyczy tego, ile może nam brakować. No ale generalnie powiedzmy, że z tego, co mamy i z tego, co możemy troszeczkę domniemywać odnośnie tego, tych małych dziur, które znajdujemy w narracji, to środkiem narracji... Środkiem, samym środkiem, ale nie mówię o środku w, w, o charakterze ciężkości narracji, tego co jest ważne fabularnie, tylko środkiem, yy, środkiem po prostu graficznym. Na środku poematu jego środkowe elementy yy, mówią o scenie przemienia. Transfiguracji na Górze Tabor, kiedy apostołowie obecni z Chrystusem widzą Jego niebieską chwałę. W tym widzą Mojżesza i, te, i parę innych postaci z tego testamentu, przynajmniej tak jest w Heliandzie. I ta iluminacja boskiego światła jest nie bez powodu centralnym elementem, dlatego że jednym z centralnych motywów Heliandy jest właśnie boskie światło. Jest boskość światła, ta iluminacja boska, to światło jest tam istotne narracyjnie. I nie bez powodu ta stana jest w środku, w związku z tym. Pewne elementy z dalszej części, już po transfiguracji, korespondują z elementami z pi pierwszej części. Więc jeżeli chodzi o budowę, no to tak, tak bym to powiedział, to jest to poemat aliteracyjny, około 6000 tych fitten. Generalny konsensus jest taki, że Hellion to jest jednym z najbardziej istotnych tekstów w całej historii literatury germańskojęzycznej, w dziejach tejże literatury, w tym jej postaci współczesnych. Jest dokumentem fundacyjnym, jest jednym z największych arcydzieł literackich, co zresztą zauważono, kiedy został odkryty na nowo w XIX wieku. Już wtedy to zauważono. Tym większa szkoda, że autor, będący wielkim znawcą teologii, znawcą kultury, z której, do której mówił, z której się najprawdopodobniej wywodził, był słowotwórcą. Tym większa szkoda, że sama nie mowy. Nie wiemy, kto jest autorem Heliandy. Mamy pewne przypuszczenia, z których niektóre te przypuszczenia są pewne, zaraz będę mówić o tym, co on na myśli, ale tekst nie jest podpisany. Są różne spekulacje, kto mógł być autorem, ale żadne z tych spekulacji nie są pewne i właściwie wszystkie są mocno niepewne, więc ten anonimowy mistrz miał bardzo trudne zadanie. Jak opowiedzieć o chrześcijaństwie kulturze, która wyznaje wartości sprzeczne w dużej części z chrześcijaństwem? Co można powiedzieć o autorze? Z jakich treści korzystał? Niektóre rzeczy są oczywiste, drugie są trochę bardziej spekulatywne. Na pewno autor za podstawową materię źródłową, że tak powiem źródło historii, z których brał opowieść o Jezusie, wydaje się, że to nie były Ewangelie kanoniczne. Najprawdopodobniej była to tekst znany jako Diet Saron, autorstwa Tacjana takiego syryjskiego chrześcijańskiego teologa, który właśnie Diatessaron ułożył. Diatessaron to jest taka harmonia czterech Ewangelii ponieważ te cztery Ewangelie kanoniczne znajdujące się w chrześcijańskiej Biblii, one nie są do końca identyczne treściowo. No, <laughs> Brzmi jak truizm, ale oczywiście konsekwencje tego są dosyć czasami istotne. Niektóre z tych problemów są oczywiście wytłumaczane stylem autora, tam perspektywą, celem, ale nie zawsze jest to takie proste do pogodzenia. No i jest jeszcze Jan nieszczęsny. Ewangelia Jana się różni mocno od tych trzech pozostałych. Więc tacjan, zauważając ten problem, zrobił coś takiego właśnie jak diatessaron. To jest takie literackie opracowanie czterech Ewangelii jako jednego tekstu. I najprawdopodobniej Źródłem dla autora, tego autora anonimowego, autora Heliandy, był właśnie Dante Saron. Są różne argumenty literackie, czemu tak właśnie miałby być. Jednym z nich, to już jest argument nieliteracki, ale właśnie argument taki historyczny, jest to, że kopie Dante Saronu były znajdowane w licznych klasztorach na, na terenie Niemiec w tamtym czasie. No i tu właśnie przechodzimy do takiej kwestii związanej trochę z autorem, a trochę z tekstem, a trochę ze źródłami. Autor e, był anonimowy, nie wiemy o nim wiele. To, co można o nim powiedzieć, na pewno, albo niemal na pewno, no, z takim stopniem prawdopodobieństwa, jaki da się w ogóle powiedzieć w tym, w tym przedmiocie, który można nazwać taką taką roboczą pewnością, autor był związany ze środowiskiem monastycznym na terenie współczesnych Niemiec. Z jednym z wielkich klasztorów założonych tam dla celów chrystianizacyjnych. Najprawdopodobniej z Fuldą, z klasztorem w Fuldzie. Klasztor w Fuldzie założony został w roku 744 przez osobę znaną, znaną przede wszystkim rzymskim katolikom, jako święty. Bonifacy. Święty Bonifacy był ewangelizatorem dla Niem Niemców, dla Germanów. Był anglosasem, co jest w ogóle zabawnym chichotem historii, jak, jakby Germanin z Wysp Brytyjskich przyjeżdża ewangelizować swoich kuzynów z kontynentu, tych, tych którzy nie zdążyli wyemigrować na wyspy brytyjskie, już tam nie zostawiając. No, Święty Bonifac jest znany też z tego, że on ew ewangelizował metodą faktów dokonanych. Dlatego, że tam były takie sytuacje, że oczywiście Germani, e Germanowie e czcili między innymi... Oczywiście, pewien rodzaj czci dla świata stworzonego był oczywisty w tych religiach przedchrześcijańskich Europy. No i jednym z takich elementów kultycznych były święte gaje, w tym święte drzewa. Takie święte drzewa nazywane były przez Sasów, znane były przez nich jako Irminsule, czyli fundamenty świata, słupy świata, znaczy, to, to, to takie filary świata, jakby, na których świat stoi. No i Bonifacy tam, legenda jest taka, że, że, mi się ta wydaje, legenda prawdziwa, bo takie legendy, takie zabawne legendy, mi się wydaje, że są często prawdziwe. Taka legenda o Bonifacym jest taka, że on kiedyś przyjechał z takiego gaju, zobaczył to drzewo i mówi: a to, to jest pilar, pilar, taki filar świata. No tak, tak, to jest właśnie tutaj ten słup, to te święte, święte drzewo. Bonifacy, no to ciach, ciach i y, obcinamy to drzewo. No, I Munson leży i Bonifacy, no i gdzie, gdzie kara boska? Gdzie bogowie? Gdzie wolwotan, Nic się nie dzieje. No, i taka właśnie metoda ewangelizacji, metoda faktów dokonanych, to zostawiając Bonifacego w Spokoju Biednego, on założył ten klasztor w 744 roku. I najprawdopodobniej, właśnie z tym klasztorem, tam są różne inne, ale najprawdopodobniej z tym klasztorem był właśnie autor związany. Czemu? Dlatego, że w bibliotece klasztornej z tamtego czasu znajdujemy teksty, które były źródłem, źródłem dla autora. Między innymi dieta Saron, oczywiście teksty Biblii chrześcijańskie, ale też teksty, które zdradzają autora. Skąd my właśnie nie mamy, że on był właśnie członkiem tej wspólnoty monastycznej? A no dlatego, że to co się mówi w Heliandzie o Chrystusie, o jego misji, o, o niektórych elementach etycznych, mocno się pokrywa z takim dokumentem, jakim był komentarz do Ewangelii według Mateusza, autorstwa Rabanusa Maura. Rabanus Maurus, hraban Maur, znany też pod tym imieniem i nazwiskiem w polskiej literaturze. Hraban Maur był takim karolińskim, frankijskim teologiem średniowiecznym, który przez jakiś czas był właśnie związany z klasztorem w Fuldzie. I jego autorstwa, komentarz do Ewangelii Według Mateusza, to co tam hraban miał do powiedzenia na temat tej Ewangelii, echo tego znajdujemy właśnie w Heliandzie. Wszystkie te rzeczy, o których teraz powiedziałem, właśnie te, tam to, że znajdziemy tę dietę Sarą, to, że znajdziemy ślady tego komentarza harabana i tak dalej, i tak dalej. To nam sugeruje, że autor, bo on musiał być dobrze wykształcony. To jest, to, to, Nie mówiłem o tym wcześniej, ale to się wydaje oczywiste. Osoba tak dobrze władająca językiem pisanym, żeby stworzyć tego, te, tej objętości poemat na tym poziomie skomplikowania, musiała odebrać formalne wykształcenie. No, a gdzie można zdobyć formalne wykształcenie w tamtym czasie w tym rejonie? Ano, najczęściej przeważnie właśnie w klasztorach. Czy też ogólnie w kościele, no ale w, w tym kontekście, przeważnie, w, w, przeważnie to instytucje monastyczne byłyby też dobrym miejscem do tego. Drugą rzeczą, którą możemy powiedzieć jeszcze o autorze, jest to, że autor w sposób oczywisty wywodził się z tego środowiska. To jest pewne założenie, które jest wynikiem obserwacji tego tekstu. Stopień wniknięcia tego tekstu w realia świata saskiego, tego świata pogańskiego, w terminologię, w wyobrażenia mityczne, w to, jak są ukazane postacie tam, żeby odpowiadały pewnym tropom, które są znane dla słuchaczy, sugeruje, że autor musiał być w jakimś stopniu z tym światem związany. Najprawdopodobniej się z niego wywodził. Najbardziej powszechna teza jest taka, że autor był anonimowym, genialnym, mnichem poetą, który żył w jednym z tych klasztorów, i jego imię pozostanie na zawsze zapomniane, niestety, który korzystał z dzieł zgromadzonych tutaj przez mnichów i innych teologów karolińskich tamtego okresu, właśnie w tych klasztorach. No, i właśnie też czerpał z tego świata wyobrażonego sasów, do którego mówił, z którego się wywodził, ponieważ jego znajomość jest zbyt duża, żeby wydaje się, że była zbyt wielka, żeby on mógł być kimś z zewnątrz. Już tak kończąc, jeżeli chodzi o kwestie autora, budowy i tych właśnie pochodzenia i tak dalej, no to mogę powiedzieć, że oczywiście badania nad tym tekstem są już tak zaawansowane, że bada się manuskrypty, w których dokładnie klasztorach kształty liter zachowane w manuskryptach się pojawiają. Ja tutaj nie chciałbym słuchaczy, słuchaczki zanudzać takimi detalami, ale mogę powiedzieć, że te badania. Ściśle rękopiśmienne tych manuskryptów, gdzie dane kształty liter były stosowane, one też nam raczej uprawniają tezę, że, że zachowane manuskrypty pochodzą właśnie z tego rejonu, z tego środowiska związanego z klasztorem w Fuldzie. Także to jeżeli chodzi o kwestie związane z autorem i z budową tekstu. Zawsze mnie to fascynuje, na ile praca historyka jest taką pracą detektywistyczną, gdzie trzeba za pomocą różnych wskazówek, poszlak. Próbować budować hipotezę, jak to się rzeczywiście i tej przeszłości te historie toczyły. Dojdźmy, przejdźmy zatem teraz do treści tego dzieła, bo jak rozumiem, Heliant nie jest prostym tłumaczeniem tej syryjskiej kompilacji Ewangelii, tylko jest to dzieło, które także jest jakąś interpretacją historii Jezusa. Tak, to by było chyba najlepsze, najlepsze, najlepsze powiedzenie o tym. Ja wcześniej, mówiąc o tej inkulturyzacji, inkulturacji chrześcijaństwa i w ogóle ogólnie o tym zjawisku, mówiłem o tym opowiadaniu dla, innego, dla innej kultury, o tej opowiadaniu tej opowieści tak, tak jeszcze raz, powiedzmy. Tak inaczej, żeby było w miarę to samo, ale dla kogoś innego. W innych warunkach i w innym kontekście. No, Heliant jest modelowym przykładem czegoś takiego. To, to nie jest tłumaczenie. To w żadnym razie nie jest tłumaczenie. To nie przypomina w ogóle oryginału, jeśli chodzi o formę. To zacznijmy od tego, że Ewangelie, Ewangelie kanoniczne, no ale też niektóre większość Ewangelii apokryficznych. Mówię większość, bo nie jestem pewna, wydaje mi się, że wszystkie Ewangelie apokryficzne, takie pochodzące z okresu powstawania Nowego Testamentu, to, to nawet to nie są poematy. Może od tego zacznijmy? Forma jest zupełnie inna. Zresztą o tej formie i o użytku społecznym tego tekstu jeszcze będziemy na pewno mieli okazję tam dwa słowa powiedzieć, więc na tym teraz się zawieszę. No, ale tylko, tylko chcę powiedzieć, że ta forma jest zupełnie obca nową, nową Testamentowi. Jest to poemat, jest to dzieło literackie, poetyckie. Jeżeli chodzi o jego, jego treść, to ono też nie jest po prostu tłumaczeniem ubranym w szaty po, poematu. To jest opowiedzenie, to jest właśnie to. To jest opowiedzenie tej historii jeszcze raz, ale trochę inaczej. W jaki sposób to zostało dokonane? Ja wcześniej mówiłem, że chrześcijaństwo grecko łacińskie to jest efekt dotknięcia przez chrześcijaństwo, które wywodzi się z tego świata bliskowschodniego, no ale samo chrześcijaństwo zawiera w sobie wiele elementów hellenistycznych. Już sam Nowy Testament jest, zawiera. Sam Nowy Testament jest świadectwem i głębokiej interakcji ze światem greckim. Paweł apostoł cytuje greckich filozofów. No ciężko w Nowym Testamencie to robi, ciężko o większy stopień zintegrowania, przynajmniej takiego deklaratoryjnego zintegrowania. No ale ten pierwotny kontekst, z jednej strony grecki, z drugiej strony taki blisko wschodnio żydowski powiedzmy, a, a z drugiej, a z trzeciej strony chrześcijański, czyli będący połączeniem tych elementów, właśnie greckich i żydowskich, ten kontekst pierwotny, on jest zupełnie inny niż kontekst germański średniowiecznej. Europy Środkowej, czy też tego rejonu współczesnych Niemiec północnych i środkowych. A już do tego trzeba jeszcze dołożyć fakt, że przecież autor nie reprezentował świata Nowego Testamentu, tylko reprezentował świat łacińskiego, średniowiecznego kościoła, romańskiego. Więc to tutaj się nakłada na bardzo wiele czynników na siebie. Europa Średniowieczna była kulturą opartą o kulturę rycerską. Która to kultura rycerska wywodzi się z kultury schrystianizowanych wojowników germańskich, gdzie nastąpiła fuzja wartości germańskich i wartości chrześcijańskich. I jednym z pierwszych świadectw, takich naprawdę pierwszych, pomijając te wszystkie podręczniki dla rycerzy, które tam się mnożą w literaturze francuskiej angielskiej, normańskiej, angielskiej i francuskiej w XI, XII, XVI wieku, pomijając te wszystkie różne dziwne, dziwne dokumenty, no to Heliant jest początkiem tego, tego wszystkiego. Jak to się tam dzieje? Autor jest, tak jak wspomniałem, mistrzem. Podjął decyzję następującą. Opowieść ta będzie opowieścią faktograficznie niemal stuprocentowo identyczną z opowieścią charakterystyczną właśnie dla tego diatessaronu i też dla Ewangelii kanonicznych. Innymi słowy, to nie jest inna historia, to nie jest jeszcze jedna fabuła, to nie jest jeszcze jedna Ewangelia. Fakty mniej więcej się zgadzają. Przede wszystkim z Mateuszem i Łukaszem, ale i z Janem, ale jeżeli chodzi o Jana, to mamy tam właśnie te elementy takiej boskości Chrystusa, to one właśnie są przede wszystkim z Jana. Jeżeli chodzi o fakty, to to się zgadza. Ale to, jak się o nich opowiada, z użyciem jakichś słów, i jakie rzeczy się sugeruje w ten sposób, i jakie elementy narracji się podkreśla narracyjnie w ramach tej poetyckiej formy, takiej śpiewanej poetyckiej formy, to ma znaczenie. Więc błędem, wydaje się, byłoby teraz powiedzenie tutaj, że skoro to, co, jeżeli chodzi o fakty, to, to jest to takie samo, no to też efekt będzie ten sam. No to jest nieprawda. Rzeczywiście w Heliandzie mamy opowieść o Jezusie Chrystusie, który, no tak jak w Ewangeliach kanonicznych, urodził się z Marii, która była, rzecz jasna, dziewicą. Mamy Jana Ściciela, też w Heliandzie, w jego misję. Mamy działalność publiczną Chrystusa, mamy jego nauczanie, mamy apostołów, mamy Piotra Apostoła, który tak samo, jak w Ewangeliach kanonicznych, przede wszystkim synoptycznych, jest bardzo ważną postacią. Tutaj, w Heliandzie, tak samo, jak w Ewangeliach kanonicznych, mamy proces i sąd, mamy, mamy śmierć krzyżową, mamy zmartwychwstanie. Mamy tu przemienienie, o którym wspominałem, jest te elementy się zgadzają, no ale wymowa jest inna troszeczkę. Jak to jest zrobione? No jest to zrobione w ten sposób, że tekst ten mówi do kultury niechrześcijańskiej. O jakich wartościach saskich możemy tutaj mówić? Dla przedchrześcijańskich no Germanów tutaj Sasów, już może nie wchodząc za bardzo w tam rozróżnienia, ale to jest okres i kontekst starosaski. Można go w pewnym sensie ekstrapolować na ludy skandynawskie też w pewnym sensie, na Germanów. Zestaw wartości, który tym ludom przyświecał, i to też widać właśnie w Heliandzie. W sensie jakie wartości tutaj adaptuje do, do chrześcijaństwa autor, poeta, mnich. a no, to są wartości wojenne przede wszystkim. Honor, lojalność wobec wądza. Honor osobisty, honor rodziny, honor klanu. Przed honorem, przed życiem, przed, przed zachowaniem życia własnego czy też życia bliskich. Jakieś takie wartości chrześcijańskie, charakterystyczne dla y, ubóstwa? No, no nie przesadnie, dlatego że tam również bogactwo, y, jakby częścią statusu społecznego, który był wartościowany pozytywnie, etycznie, było okazywanie bogactwa. Y, jeżeli chodzi o kwestie y, stosunków społecznych. No tutaj oczywiście nie mamy dużego problemu, dlatego że Nowy Testament wprost niewolnictwa nie potępia, on tylko zachęca do łagodności wobec niewolników. Więc tutaj akurat się sasi mogli w tym dobrze odnaleźć, dlatego że w tym społeczeństwie przedchrześcijańskim, saskim no też mamy de facto funkcjonalnie niewolników, tych, tych, tych trali tak zwanych. To akurat jest termin skandynawski, ale też pojawia się w kontekście mówienia o sasach w tamtym czasie. No, kultura inna, oparta o prywatną pozycję, o sławy, chwały, męstwo, ale tę te, te te, te, te taką odwagę nie w sensie męstwa arystotelesowskiego wobec trudności zachowywania, zachowywania włas, wartości w obliczu trudności, ale męstwa w tym takim sensie odwagi. Męskiej na wojnie, na bitwie, żeby udowodnić swoją pozycję przede wszystkim bogom, z którymi się ma relacje o charakterze transakcyjnym to jest w ogóle też ciekawe w, w drugim rzędzie światu dookoła dopiero na końcu sobie samemu. To, to, ta perspektywa indywidualnej etyczności ustępuje tym takim wartościom, no, takim bardziej społecznym, takim bardziej, czymś, co chrześcijanie zapewne nazwaliby pychą po prostu. To pycha, duma, samochwalstwo, miłość do siebie samego, duma z własnych osiągnięć. I stawianie tego wszystkiego ponad jakimś dobrem w życiu pozagrobowym, w które wówczas jakby nie postrzegali tego sasi, wydaje się, w ten sposób, no to ustępuje przed tymi wartościami, które chrześcijanie, wydaje się, że w tamtym czasie, na początku, kiedy chrześcijaństwo powstaje, uznawali za istotne, co, do, co w jakimś tam w konsekwencji interakcji ze światem helenistycznym doprowadza między innymi właśnie do powstania monastycyzmu chrześcijańskiego. Monastycyzm chrześcijański jest doprowadzeniem do pewnej ostatecznej konsekwencji tych in intuicji w chrześcijaństwie pierwotnym obecnych, które mówią o, o wyrzekaniu się samego siebie. O tym, że żyje we mnie Chrystus, a nie już nie, nie ja sam. To jest napisane akurat przez apostoła Pawła. No Germanie zupełnie inaczej o tym, wydaje się, myśleli. Oni stawiali imię własne, własną sławę pan wszystkim innym. Bogowie to są byty potęże, z którymi się układamy na jak równy z równym. Jeżeli bogowie nam coś dają, to my dajemy im coś w zamian, na nasz kult. Ale nie są istotami, które mogą wymagać bezwzględnego posłuszeństwa. Tym, kto może wymagać bezwzględnego posłuszeństwa, jest nasz wódz, który jest naszym takim ziemskim bogiem. Lojalność wobec wodza jest oczywiście wykwitem, jakąś emanacją tego, co się dzieje na polu bitwy. Dlatego, że brak, brak lojalności na polu bitwy i brak braterstwa prowadzi do śmierci i porażki. I z takim światem, światem wojowników, bardzo mocno schierarchizowanym, światem, gdzie duma jest czymś naturalnym, gdzie bycie dumnym z siebie jest normalne, a nie wyrzekanie się sobie samego w imieniu jakiegoś bóstwa. Gdzie to jest zwyczajne, no, w taki świat wchodzi autor. I jak to się dzieje, że ten Chrystus staje się kimś trochę innym? Bo czy mamy sobie teraz wyobrazić, że ten Chrystus w poemacie jest rysowany jako wódz, który wymaga lojalności? Tak, bo tak myślę, że to chyba mogłoby w tę stronę sobie właśnie podążyć. Dokładnie tak jest. Jezus Chrystus, ten potężny, mocarny Bóg Heliandy jest opisywany starosławskim terminem drochtin, czyli wódz bitewny. Jego apostołowie, jego uczniowie to jego geruni, czyli jego tarczownicy, jego gwardziści, jego zaprzysiężeni wojownicy, związani z nim przysięgą lojalności. To są terminy, które dla saskiego słuchacza są od razu oczywiste. One są od razu jasne one komunikują cały świat idei etycznych i moralnych, który jest oczywisty dla słuchacza, który słucha tego w oryginalnym języku i w pierwotnym chrześcijańskim kontekście. Jezus Chrystus w Heliandzie jest przede wszystkim potężnym wodzem. Jest wielkim włodarzem, mocarzem, którego ojciec jest często nazywany potężnym królem niebios. Tak jest nazywane w Heliandzie. Bóg ojciec Chrystusa jest przede wszystkim wielkim władcą, któremu należy się lojalność i posłuszeństwo. Jan Chrzciciel opisany jest wprost w Heliandzie jako ktoś, kto był wychowywany nie z bojaźnią bożą, nie w duchu pobożności i sprawiedliwości, tylko w No teraz żeby tego nie przetłumaczyć zbyt pochopnie. Jest tam napisane, że Jan Chrzciciel był wychowywany w zgodzie z Treuwa. Treuwa to jest ta ta, ta cnota lojalności wobec wodza. Jan chrzciciel był wychowywany jako wierny wojownik wielkiego wodza bitewnego, jaki był przychodzący zbawiciel. Ten świat semantyczny od razu mówi wszystko słuchaczowi, który wywodził się ze świata przedchrześcijańskiego, saskiego, co ma wiedzieć. No, co, co ma wiedzieć z tego? No, ma wiedzieć stąd to, że Jezus Chrystus to jest wódz kompanii bitewnej, to jest wódz kompanii wojowników. Apostowie są jego wojami, jego przybocznymi. Apostowie są przede wszystkim lojalni. To jest też coś, co właśnie objawia się często na kartach heliandy. Apostołowie słuchają rozkazów, apostołowie wypełniają. Przekazania, ale w tym sensie, który dla starosaskiego słuchacza czy też czytelnika, o tym jak dokładnie ten utwór był przekazywany i transmitowany, to może za chwilę powiemy jeszcze kilka słów, ale dla słuchacza czy czytelnika, to od razu budziło skojarzenia z czymś, co było dla, już dla niego, to byli przeważnie mężczyźni, powiedzmy wprost, dla niego od razu oczywiste. Tak jak on był lojalny wobec swojego wodza, lojalny wobec swojego księcia, króla, czy jakiegoś tam władcy politycznego, tak apostołowie byli lojalni wobec Chrystusa. W szerszym znaczeniu w ogóle jest też sproblematyzowane, co wydaje się ciekawe. Sasi żyją pod okupacją Franków. Żydzi żyją pod okupacją Rzymian. To jest w ogóle ciekawe. Jak tam potencjalne konsekwencje mogłyby. Autor mi się wydaje nie do końca przejść wszystkie potencjalne konsekwencje, nic z tego nigdy nie wyszło, ale to jest napisane właśnie w ten sposób. Żydzi przedstawieni są w Heliandzie tak jak sasi uciskani przez Franków, tak? Żydzi są uciskani przez Rzymian. Są podbici przez Rzymian. Chrystus jest wielkim wodzem pośród Żydów, tak jak wielcy wodzowie, tak jak na przykład być wodzami pośród Sasów. Kiedy Chrystus w Heliandzie nawołuje do tego, że żeby nie walczyć w jego bronie, przecież Chrystus przyszedł po to, żeby cierpieć i umrzeć, no to mamy tutaj trochę duży problem, dlatego że śmierć krzyżowa w kontekście tym saskim, germańskim wydaje się śmiercią haniebną. I to wydaje się oczywiste. Helianda problematyzuje to w ten sposób, że cierpienie. Chrystusa jest rozkazem najwyższego króla niebios, tego wielkiego wodza, ojca, Jezusa Chrystusa. I dlatego w Heliandzie Jezus mówi wprost, że będziemy doznawać tego upokorzenia i hańby. My, my jako chrześcijanie, ja osobiście jako, jako zbawiciel, jako to właśnie ten Heliand, bo to jest właśnie zbawiciel po starosasku że ja doznawać będę tego upokorzenia ze względu na lojalność wobec wodza. i ze względu na większy cel, który oczywiście się za tym kryje. Helianda nie jest pozbawiona tych elementów metafizycznych, tych elementów soteriologicznych związanych ze zbawieniem i tak dalej, no ale jednak narracja jest oczywista. Śmierć krzyżowa jest hańbą i Helianda to przyznaje, no ale lojalność wobec wodza i, i, i ta, ta taka wierność rozkazom jest ważniejsza niż to, że ja będę teraz pohańbiony. I w ten sposób konceptualizuje Helianda śmierć krzyżową. Więcej. W kulturze przedchrześcijańskiej, germańskiej oczywiste były mity dotyczące germańskich bogów, w tym Boga, którego no my najczęściej dzisiaj znamy jako Odyna, no, bo ta, ta postać germańskiej przez mitologii, jako przetrwała, przede wszystkim to jest ta postać nordycka, skandynawska, islandzka, w, te, w tej wersji, dlatego mówimy o nim Odyn. W tamtych czasach sasi powiedzieliby pewnie Woden, oni go znali pod tym imieniem. Odyn był oczywiście, to jest w ogóle bardzo interesujące, był oczywiście bogiem wojny, co, co pasuje do tego społeczeństwa, ale był przecież bogiem magii był Bogiem wiedzy tajemnej, za którą zapłacił wielką cenę, dlatego że został przebity przybity, przybity włócznią powieszony na drzewie i stracił oko, w dużym skrócie, żeby poznać te magii. W niektórych interpretacjach to była kara za to, że chciał posiąść magię kobiet, a to już może zostawiając to na boku. To była zakazana dla mężczyzn, ale zostawiając to. I ten fakt o tym, że Odyn był też Bogiem magii i że magia, wróżbiarstwo i rzeczy związane z wywróżywaniem przeznaczenia i rzucaniem czarów, takie ukultystyczne powiedzielibyśmy potocznie, były istotne i w pewnym sensie oczywiste dla tamtych ludów. No jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że kiedy zbliża się moment, żeby apostołowie poznali modlitwę pańską, czyli popularne Ojcze Nasz, no to wojownicy Chrystusa zwracają się do Chrystusa z prośbą, którą można na polski przetłumaczyć tak: Panie, naucz nas tajnych zaklęć. Modlitwa pańska jest opisana w, w Heliandzie terminologią charakterystyczną dla magii staro starosłowskiej. Modlitwa pańska jest potężnymi runami magicznymi, jest tajemną wiedzą, jest właśnie tym takim, taką odyniczną wiedzą tajemną, jest magicznym zaklęciem, gadspel. Jest mową Boga, ale właśnie taką tajemną. To Chrystus dopiero ją ujawnia. To jest właśnie to takie ujawnienie świata tajemnego, boskiego. I to jest też coś, co jest oczywiste dla czytelnika przedchrześcijańskiego saskiego, że kiedy on to czyta i słyszy o tym, że przekłada jest to na polski w takim wolnym tłumaczeniu: Panie, wodzu, naucz nas tajemnych słów. No to tutaj Chrystus uczy apostołów po prostu potężnych, tajemniczych zaklęć, takich wiążących, zmieniających świat potężnych słów. I tym jest właśnie modlitwa pańska w Helianzie. Dlatego właśnie chrześcijanie sascy macie się modlić, dlatego że to, to nie są zwykłe słowa, to jest magia, to są zaklęcia, to, są, to jest mowa bogów, mogła Boga oczywiście w tym przypadku. To, co jest najbardziej istotne, to są właśnie te wartości, które dla przedchrześcijańskich sasów są oczywiste. Bóg domaga się lojalności, jak wódz bitewny. Bogu trzeba okazywać wierność, tak jak okazuje się ją wodzu bitewnemu. Na drugi plan troszeczkę schodzą takie kwestie związane właśnie z ubóstwem, związane z byciem ubogim w duchu, związane z życiem dla Boga, a nie dla samego siebie. To, to wszystko stoi na troszkę dalszy plan. Jest kilka fajnych fragmentów już samej narracji, jeżeli mielibyśmy o niej mówić bardziej szczegółowo, które to pokazują. Takim, który mogę przywołać, który mi się wydaje, że szczególnie dobrze unaoczni, o czym my tutaj mówimy, o jakim stopniu ingerencji kulturowej w ten tekst, jest jedna ze scen w ogrodzie oliwnym. Jeżeli mogę sobie pozwolić na przywołanie tej jednej, bo, bo jeżeli mielibyśmy tam skupić się na wielu pobocznych, to, to, to byśmy może za dużo czasu na to strawili. Ale powiedzmy o tej jednej, bo ona mi się wydaje taka fajna, obrazowa. W narracji kanonicznych Ewangelii jest, jest taki element, który nie, nie wszędzie jest obecny w takim samym stopniu. On jest obecny generalnie w, tom, w Biblii Chrześcijańskiej, kiedy dochodzi do sceny pojmania Chrystusa. To, co Paweł Apostol nazywa, kiedy został wydany. Elementem tej narracji o pojmaniu Chrystusa jest to, że kiedy przychodzą rzymscy gwardziści, leginiści, tam jakieś strażnicy miejscy rzymscy, no to pewnie nie byli leginiści tak w sensu stricte, ale tam to byli pewnie jakieś związani z rzymską władzą publiczną, wysłani przez Piłata strażnicy miejscy. Z Judaszem oczywiście, z Judaszem przychodzą. Następuje złożenie słynnego pocałunku, wydanie tego, który spośród zebranych jest Chrystusem. No i wtedy Piotr, no już nie, nie, nie wytrzymał i rusza do boju. Podchodzi, wyciąga broń i ucina malchusowi, ten rzymski żołnierz dostał im malchus od, 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 od chrześcijańskiej tradycji, obcina malchusowi ucho. I wtedy właśnie Chrystus mówi tam spokojnie, tak, co się stanie, ma się stać, tutaj Syn Człowieczy musi cierpieć, zostać wydany, odłóż ten miecz, nie? się wygłupiać. No i t -t tyle. To jest taki, taki, taki drobny tam fragment, że, który, ma, który zapewne ma pokazać, z jednej strony oczywiście ma pokazać fakty, ale i wymowa tego jest taka, że apostołowie nie byli w stanie w pełni zrozumieć tego, co Chrystus chciał im powiedzieć, że nawet, że mimo, że Chrystus powiedział, że będzie wydany i będzie cierpieć, no to oni chcieli mimo wszystko go bronić. Taka jest wymowa te, 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 tych faktów. No, autor Heliandy, kiedy się o to potknął, no to stwierdził, że to jest ten moment, jego czas, to jest jego moment, żeby zabłysnąć. Co się dzieje w Ogrodzie Oliwnym? <laughs> co się dzieje w Ogrodzie Oliwnym w Heliandzie? No, tutaj nie ma obcinania ucha. Tutaj co się dzieje? To się dzieje to, że przychodzą rzymscy wojownicy, żeby pojmać wodza Chrystusa, Piotr, który oczywiście jest takim Pierwszym tarczownikiem, tutaj w Haniandzie, Piotr nie, 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 nie bierze jakiegoś noża i obcina ucho. Piotr rzuca się w wir wojny. Jest tam następuje bitwa, która jest opisana słowami po prostu wyjętymi z, jakie, z jakiejś opowieści o, o wielkich wojnach, jakichś jakich ludów starożytnych, germańskich ze sobą. Krew się leje i tam jest opisane. Piotr tnie i leje się, leje się krew. Jednego powala, drugiego skacze między nimi, ten dostaje w głowę, tamten rękę traci. Tutaj ucho oczywiście też się pojawia. No Piotr tam szaleje po prostu na polu. Bitwę. To nie jest jakieś tam małe starcie jakiegoś rybaka niewyszkolonego. To jest wielki wojownik, potężny Piotr Szymon, który w obronie swojego wodza. Chce pozabijać tych wszystkich Rzymian, i gdyby go Chrystus nie powstrzymał, z tym potężną dłonią go nie powstrzymał, to by to zrobił. Więc tam Rzymianie padają na lewo i prawo, krew się leje, flaki latają, i to jest wszystko opisane bardzo graficznie. No i to jest właśnie tak, no trochę inaczej ta sytuacja wygląda w tym ogrodzie, w Heliandzie. Gdyby Chrystus nie powstrzymał Piotra, to by to wszystkie pozabijał, tych, 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 tych rzymskich żołnierzy, więc to. I to jest coś, co przemawia do staro przedchrześcijańskiego wojownika. Zobaczcie, ten Piotr to, to był ktoś. To był prawdziwy, tutaj wierny, lojalny wojownik. jest rybak. To był prawdziwy wojownik. A to ciekawe, jakie są jeszcze inne tego rodzaju historie, bo rzeczywiście fajnie się tego słucha. W sensie, ciekawie jest poznać jak Germanie, w jaki sposób przedstawiano im Jezusa i wydarzenia z Nim związane. Tak. No, jeżeli mielibyśmy już tak... Moglibyśmy o paru rzeczach, powiedzieć. Na przykład... O, to jest też, to jest, wydaje mi się, też ciekawe, że mielibyśmy o tym powiedzieć. Jak w ogóle jest obrazowany świat? To, to o tym nie wspomniałem. Jak jest obrazowany świat? Świat Ewangelii. Świat tej opowieści on jest obrazowany z użyciem terminologii, która sugeruje tym ludom starogermańskim ich, ich skojarzenia też po prostu kulturowo-geograficzne. Tam Jerozolima jest opisywana słowem, które jest używane na opisywanie warownego grodu wojowniczego. Bardzo prominentna staje się scena uspokojenia morza, dlatego że morze i jego zagrożenia to jest coś, co dla ludów starogermańskich, w tym dla Sasów, Okej, okay, rzeczywiście oni żyli bardziej w głębi lądu, ale generalnie ludy Germańskie miały swoją relację z morzem, tam jakby. No, my to znamy jako Wikingowie, mówimy o Wikingach czasami, ale wszystkie ludy germańskie miały ten, tego typu dosyć bliski związek z morzem, również mitologiczny, bo morze było bardzo groźne dla, dla ludów starogermańskich. Ten kontekst jest taki, że morze było groźne, może było niebezpieczne. Oczywiście morze było też źródłem, e, źródłem chwały i tej sławy, no bo można było się wyprawić, jakąś wyprawę, zdobyć łupy i wrócić, no, ale generalnie morze było m, podstawowe skojarzenie było takie, że morze jest niebezpieczne. No i wydaje się oczywiste, że znowu autor Heliandy zauważył swoją szansę, kiedy mamy scenę uspokojenia się wód. W narracji ewangelicznej, ale taką scenę dosyć taką, no, taką spokojną, taką, prawda? Że apostołowie, że wypływają na łódź, jest jezioro, Galilea, no i zrywa się wiatr. Chociaż może teraz tylko wspomnę o tym, że czy to był wiatr, czy to było trzęsienie ziemi, co tam się dokładnie stało, to z skanicznej Biblii to tak nie do końca wynika, ale w każdym razie zrywa się wiatr. No i jakieś tam fale się podnoszą. No I tam Chrystus wychodzi z Łodzi, idzie po wodzie. No i Piotr mówi, panie uspokój tutaj falę, wiadomo, znamy tę narrację, Piotr wychodzi, przez chwilę idzie, potem traci wiarę, wpada do wody, Chrystus go wyciąga, uspokaja wodę. Bardzo taka skromna narracja, taka mańca przede wszystkim podkreślić właśnie element wiary, przede wszystkim oczywiście bóstwo Chrystusa, który jakby, znaczy moc Chrystusa, który dokonuje tego cudu. No i oczywiście to, że wiara, że jakby, jeżeli będzie się miał wiarę, to tak jak jest napisane w Ewangelii, będzie można góry przynosić, a nawet będzie można chodzić po wodzie. No, w Heliandzie jest trochę inaczej. W Heliandzie to się zamienia w taką wielką wyprawę, i to po, no, po czymś, co jest nazwane morzem, a nie jeziorem. I tam nie ma żadnego wiatru, tam jest po prostu burza, wielka burza z piorunami, grad i wielka, wielki kataklizm tam również Chrystus uspokaja wody, ale Piotr, i to jest opisane w ten sposób, że Piotr próbuje walczyć z tym morzem. Próbuje po prostu bić się z morzem, gdy wychodzi, wychodzi z łódki, to próbuje się z nim bić, i wtedy dopiero wpada do wody, kiedy traci wiarę w swojego wodza. To jest napisane wprost, kiedy traci to treuwa właśnie. To lojalność wobec wodza. Kiedy myśli, że wódz ich zaprowadził na przegraną wyprawę wojenną przeciwko morzu, no i wtedy dopiero Piotr się zapada pod wodę. No i wtedy wtedy Chrystus się objawia, go wyciąga z tej wody, uspokaja te gromy, pioruny, to morze wielkie, niespokojne, które tym starosaskim słuchaczom miało się Północnym po prostu. Zapewne. Tak, tak jest, tak jest, taka jest intuicja badaczy współczesnych. Uspokaja to Wielkie Morze, tam stawia wynika z pewnym obkładzie i mówi, słuchaj, będziesz lojalny, będziesz wierny, no to zobacz, będziesz mógł wierzyć ze siłami natury. Zmienia się w taką wielką opowieść o zmaganiach z siłami natury w tym przypadku, nie? a nie w kontekst takiej wiary osobistej. Z takich przykładów można by było pewnie, pewnie mnożyć, mnożyć wiele. I takich generalnie, tak ogólnie rzecz ujmując, Ogólny wniosek z opowiadania Heliandy jest taki, że czytelnik przedchrześcijański starosaski ma z tego wynieść konkretny zestaw wyobrażeń, odnośnie tego, kim był Chrystus, jego apostołowie, czyli jego wodzo wojownicy, wodzowie później. I jaki zestaw wartości się z tym wiąże? Dlatego, że pewne rzeczy są zachowane w Heliandzie, które zostały z narracji kanonicznej, np. Na właśnie kazanie na górze i wszystkie te elementy nauczenia etycznego, tylko że one są opowiedziane takim językiem i z użyciem takich przykładów, że one sugerują troszeczkę inny świat wartości niż, niż, do, niż dosłownie ten, który wynika z narracji ewangelicznej. Dlatego właśnie męstwo w bitwie, lojalność na wojnie, to, te wszystkie rzeczy, które się nam kojarzą właśnie z rycerstwem, Chociaż może przechodząc do tego, o czym mówiłem później, to męstwo, ale też udowadnianie własnego honoru, dlatego że rycerze przede wszystkim udowadniali swój honor. To jest też coś, co nie jest takie może oczywiste i nie jest pierwszym skojarzeniem, które ma, mamy współcześnie myśląc o rycerzach, ale dużą częścią ich zajęcia życia codziennego było to, że oni udowadniali przede wszystkim swój honor własny poprzez wykonywanie czynów etyki męstwa chrześcijańskiego. No i to się w Heliandzie już zaczyna. W Heliandzie chrześcijanin ma bronić swojego dobrego imienia, swojej chwały, swojej sławy poprzez wykonywanie poleceń Wielkiego Króla Niebios, który jest Ojcem Chrystusa, który nakazał Chrystusowi być uniżonym i poniżonym i cierpieć. To jest w ogóle istotne, jakby implikacja jest istotna. Chrystus po to był uniżony i cierpiał, żebyśmy my już nie musieli. Taka jest tutaj jedna z sugestii. Chrześcijanin nie musi być uniżony, poddany, ukorzyć się przed władzą, tak jak Chrystus to robił. To, to zadanie już zostało wykonane. Naszym zadaniem jest naśladować Wielkiego Wodza, być mu posłusznym, właśnie poprzez chwalenie się tym, że jest chrześcijaninem, poprzez męstwo, poprzez, poprzez śmiałość itd. Więc to jest takie troszeczkę odwrócenie pewnych paradygmatów, poprzez właśnie taką specyficzną narrację. No, jest to jest o tyle ciekawe, że w gruncie rzeczy z tego, co Pan mówi, można wyciągnąć taki wniosek, że przynajmniej część zarzutów, które stawia się chrześcijaństwu, to właściwie powinny być zarzuty postawione nie tyle yy, chrześcijaństwu, właśnie, tylko yy, tym kulturom, które to chrześcijaństwo przyjęły, czyli poza chrześcijańskim, właśnie, chociażby tej kulturze germańskiej, prawda? Czyli ta pewna krwiożerczość, czy chęć tego, żeby narzucać swoją religię mieczem. No być może nie, nie jest to zarzut bezpośrednio wobec tego chrześcijaństwa rdzennego, ale wobec tych kultur, które później stały się, że się tak wyrażę, nosicielami chrześcijaństwa. Ale chciałbym zapytać też jeszcze o coś innego, bo tak sobie myślę, że przecież były to ludy niepiśmienne w dużej mierze. Więc tego poematu no, nie, mogły, nie mogli sobie jego odbiorcy czytać, a raczej nie czytali, przynajmniej tak mi się wydaje. I tak sobie wyobraziłem teraz jakąś suto zakrapioną piwem, może winem, ucztę, gdzie po prostu wychodzi jakiś bart i tym rycerzom do mięsiwa wyśpiewuje strofy sławiące Jezusa Wojownika. Czy to tak mogło wyglądać? Jak najbardziej tutaj pana intuicja jest, że tak powiem w, środ w środek tarczy. Ja wcześniej mówiłem o tej tradycji manuskryptowej. Nie nie chcę jakoś bardzo wchodzić w detale, bo to, to by się rozmieniło na takie aptekarstwo trochę może, ale wydaje się, że warto powiedzieć, że niektóre z tych manuskryptów, jakie mamy zachowane, w tym dobre manuskrypty, bo oczywiście wiadomo, że manuskrypty są lepsze i gorsze, wiadomo, bardziej kompletne, mniej kompletne, późniejsze, wcześniejsze, wiadomo jak to jest. Niektóre z nich to dobre manuskrypty, mają zapis, jak się to śpiewa. Są zapisane wskazówki co do tego, jak się to kiedyś śpiewa. W tym to są manuskrypty zachowane i to jest w ogóle, wydaje mi się, bardzo ciekawe, żeby o tym powiedzieć znalezione w Anglii wschodniej, we wschodniej Anglii. Samo odnalezienie świadectw tego dokumentu w Anglii, czyli nie na kontynencie, a już na pewno nie na terenie zamieszkiwanym przez te ludy saskie, w którym to kontekście ten tekst pierwotnie powstał. I z dobrym świadectwem z jednej strony na to, że ten tekst się dobrze rozniósł, że, że był naprawdę chętnie recypowany w wielu różnych krajach, na wielu różnych terenach poza terenem jego pierwotnego przeznaczenia, że tak powiem. No ale właśnie te wskazówki odnośnie tego, jak się go tutaj śpiewa, może nie, nie nuty, żeby nie powiedzieć za dużo, ale te wskazówki odnośnie śpiewania nam sugerują, że właśnie tak musiało być pierwotnie. Ta wskazówka tej niepiśmienności, o której Pan wspominał. I jest również poszlaką, która nas upewnia, że ten aliteracy, aliteracyjny poemat był przede wszystkim śpiewany pierwotnie, a w dalszym rzędzie był kopiowany, rozprowadzany do czytania. Oczywiście mógł być czytany i to też się oczywiście czyta, jak, jak każdą poezję, lepiej lub gorzej, to też zależy od oczywiście czytelnika, ale jego, wydaje się, że pierwotnym otoczeniem była właśnie wspomniana hala biesiadna. Czyli śpiewanie, wyśpiewywanie tej pieśni o Jezusie Chrystusie, wielkim wojowniku i wodzu, który tutaj zbawił świat zwycięstwem militarnym nad szatanem, wielkim przeciwnikiem. Więc wydaje się, że owszem, taki właśnie kontekst dobrze by było sobie wyobrażać. No, ciekawe też, że jeżeli mogę tak podpytać, bo pewnie ciężko byłoby coś autorytatywnie stwierdzić, ale... Jeżeli chodzi o ówczesnych ludzi, ówczesnych mieszkańców Europy, zwłaszcza północnej, czy oni mieli częstszy kontakt z tymi oryginalnymi, kanonicznymi ewangeliami, czy z poematem pokazującym Jezusa jako wojownika? To znaczy, to jest myślę o tyle ważne pytanie, które no, pozwala też nam wnioskować, co tak naprawdę to chrześcijaństwo w umysłach ówczesnych wiernych ukształtowało. Prawda? To jest to powieść, której nigdy nie, nie będziemy w stanie opowiedzieć satysfakcjonująco dla wszystkich zainteresowanych. Niestety, znajdujemy ślady, zwłaszcza w skandynawskim chrześcijaństwie, dlatego że domyślam się, że ono było jednym z podstawowych obiektów tutaj pana zaciekawienia. Znajdujemy takie artefakty, które nam sugerują, że działy się tam z chrześcijaństwem bardzo dziwne rzeczy. Znajdujemy amulety będące jednocześnie krzyżem i jednocześnie milnirem, czyli młotem boga Tora. Łączące te, te dwa symbole ze sobą w jednym przedmiocie religijnym, znajdujemy opowieści jeszcze z nowożytnej Anglii i z nowożytnej Islandii, gdzie chrześcijanie wierzyli w istnienie poza niebem i pieką świata elfów i innych istot, które zamieszkiwały światy pomiędzy niebem i pieką i światem ludzkim. To są rzeczy, w które wierzyli tak zwani prości chrześcijanie. Oczywiście nie wykształceni jeszcze pewnie w Rzymie na uniwersytetach te teologowi, ale znajdujemy fragmenty tego germańskiego chrześcijaństwa jeszcze w nowożytności, jeszcze w XVI wieku, XVII wieku. Ciężko na to pytanie udzielić odpowiedzi takiej naprawdę satysfakcjonującej. Również moją ciekawość, powiem szczerze. To, co wiemy na pewno, to to, że ten tekst dotarł do tamtych ludów. Troszeczkę ciężej nam określić kiedy i w jak, jak autorytatywnej formie w stosunku do Biblii chrześcijańskiej on był tam rozprowadzany. Tak naprawdę ciężko nam też dokładnie określić, jakie było jego przeznaczenie w tym kontekście autorytatywności. Czy jego przeznaczenie było dydaktyczne, o charakterze wstępu dla takich wojowników katechumenów, że tak powiem, że oni mieli... Polubić ideę Chrystusa po to, żeby potem nauczyć się o nim naprawdę z Ewangelii Kanonicznych? Nie, nie wiemy. To, to są rzeczy, których nie wiemy. Postać tego chrześcijaństwa północno-germańskiego sugeruje, że, że, że no tak, to, to, to przesłanie o chrześcijaństwie dotarło już tam w takiej postaci. No, powiedzmy, że zniekształcony, ale to zniekształcenie to jest też ocenne, no, ale, że te postaci, na którą wpływ miały te procesy inkulturacji. I heliant na pewno odgrywał dużą rolę w, w tym procesie, który ostatecznie jego emanacją kulturową była właśnie ta kultura rycerska, ta kultura średniowiecznie grybańsko-łacińskiej Europy, której przejawy zewnętrznego życia społecznego były mocno germańskie, no oczywiście językiem świętym było łacina i, i tak dalej. Więc odpowiedź na to pytanie jest trudne i można by było na nie udzielić odpowiedzi z wielu różnych punktów widzenia. To, co na pewno można powiedzieć, to to, że wydaje się, że dosyć szybko, już w X-XI wieku, w XI-XII byłoby chyba uczciwie powiedzieć, obserwujemy jednak na tyle duży wzrost znaczenia i zinstytucjonalizowanego Kościoła, poszerzenie się jego władzy, wpływów, takie oswojenie tego świata germańskiego, no, że tam, dla, dla tamtych ludzi, kto, dla, dla których chrześcijaństwo już jest rzeczywistością od, powiedzmy, pokoleń, tego typu dokumenty już pewnie przestają być jakoś zrozumiałe, uchwytnie nawet, już pomiędzy zmiany języka. Więc wydaje się, że w takim dalszym horyzoncie misjonarskim, powiedzmy chrystianizacyjnym, no to jednak Biblia chrześcijańska to taka kanoniczna, ma większe znaczenie niż takich eliadów. Tak się wydaje przynajmniej, ale, ale z drugiej strony te świadectwa z wielu różnych krajów, z wielu różnych miejsc, z wielu różnych okresów, bo te manuskrypty nie mają jednego roku powstania, one powstają przez 150 lat około, to one są świadectwem długotrwałego wpływu. Znajdujemy. Fragmenty Helianda w użytku na y, dworach wschodnio właśnie angielskich, możnych i, i, i tamtejszych lokalnych monarchów w, tamty, w, tamtym, w tamtym czasie, którzy tam rezydowali. Nie mówią o normańskich po podboju, tylko wcześniejszych anglosaskich. Ciężko więc na to pytanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wydaje się, że t, y, duża część tej historii działa się poza światem pisanym, poza światem, z którego zostały jakieś, jakieś, jakieś ślady. To, co wiemy, to są takie. Ciekawostki, które dają do myślenia. Na przykład wiemy, że Marcin Luter czytał Helianda, co jest w ogóle ciekawym i osobliwym faktem. Oczywiście dla Marcina Lutra, Heliant to był przede wszystkim dowód na to, że Biblia była tłumaczona na języki ludów niełacińskich od samego początku. Marcin Luter mówił: Zobaczcie, od samego początku dla Germanów tłumaczono święte pisma na nasz język. Oczywiście. Tłumaczenie to tak można nazwać tłumaczeniem, ale to jest dosyć daleko idące uproszczenie. I znajdujemy takie, takie ciekawe rzeczy w historii teologii chrześcijańskiej, że gdzieś ta helianda echem się odbija, że jeszcze w XVI wieku Marcin Lutra na biurku skąd się wzięła, skąd nie wiadomo. I niektóre odpowiedzi niestety, być może nigdy ich nie poznamy. Na pewno jednak to wskazuje o takiej sporej żywotności tego tekstu, co Do już jest dla naraz... nas tak. istotną informacją. A jak to jest dzisiaj, zwłaszcza czy taki czytelnik. Polski albo biesiadnik, po ten tekst może jakoś sięgnąć, może go gdzieś usłyszeć, czy jest w ogóle tłumaczenie na język polski. W jaki sposób ktoś, kto byłby zainteresowany tym, że tekstem mógłby do niego dotrzeć i go lepiej poznać. Trochę się zawahałem teraz, dlatego że, no niestety, może zaczniemy od tej przykrej informacji. Jeżeli chodzi o tłumaczenie na język polski, no to rzecz jasna nie ma nic. To, to mogę powiedzieć wprost i to jest no coś oczywiście, co jest no bardzo, mm, bardzo przykrym faktem. Po polsku nie ma tłumaczenia tego tekstu. Według mojej wiedzy, chociaż tutaj oczywiście chętnie przyjmę jakieś głosy krytyczne, mogę mieć niepełne informacje, ale według mojej najlepszej wiedzy nie ma również tłumaczeń pośrednich to znaczy nie ma tłumaczeń tłumaczenia Jakby, oczywiście dzisiaj już się od tej praktyki odchodzi ale no wydaje się, że może coś by się znalazło, ale nie ma nic według mojej wiedzy, oczywiście ten tekst się pojawia w jakichś omówieniach dotyczących właśnie rozwoju kościoła i chrześcijaństwa przede wszystkim katolicyzmu rzymskiego w Niemczech w, w i w ogóle w kulturze germańskiej ale zasadniczo po polsku, jeżeli chodzi o przekład, to taki potencjalny biesiadnik polski nie mógłby pośpiewać tego po polsku, bo nie ma przekładu. Mógłby sięgnąć do wydanych redakcji krytycznych, a tych jest kilka. Pierwsza powstała w 1830 roku. Ostatnia taka. Może nie tyle redakcja krytyczna, co tłumaczenie angielskie uznawane obecnie za autorytatywne z elementami redakcji krytycznej. No to jest oczywiście autorstwa Ronald, J. Ronalda Murphy'ego, który jest współczesnym, najbardziej znanym badaczem Heliandy. No i ono pochodzi, pochodzi z 1992 roku, więc jest relatywnie współczesne. W ogóle można powiedzieć, że współczesne badania nad tekstem Heliandy zaczynają się właśnie od badań Murphy'ego. J. Ronald Murphy, może nie samodzielnie, ale on jest jednym z spiritus movens współczesnego odrodzenia badań anglo ang angielskojęzycznych, które też wpływ w świecie niemiecko-języcznym nad teologicznym znaczeniem i sensem kulturowym Heliandy. Jego książka The Sex and Savior, czyli Saski Zbawiciel, z 1989 roku, jest taką pozycją do dzisiaj uznawaną za klasyczną i taką najbardziej podstawową wprowadzającą w temat. Dla takich czytelników, którzy byliby gotowi zmierzyć się z tekstem starosaskim, to oczywiście można to zrobić. Redakcją krytyczną, taką nową, samego tekstu starostowskiego, bez jakiegoś takiego bardzo obszernego aparatu tłumaczeniowego, no pomijam oczywiście przepisy itd., no to jest redakcja z 2002 roku z kolei, więc te, też taka dosyć, taka, taka dosyć nowa. Ja cały czas mówię tutaj o tym tekście w kontekście kulturowym, teologicznym i tak dalej, religii ogólnie rzecz ujmując, no ale Helianda od już ponad 150 lat jest przedmiotem intensywnych badań językoznawczych. I tutaj z kolei jest bardzo potężna literatura niemieckojęzyczna, tylko że ona dotyczy rozwoju języka starosowskiego, jego wymowy, fonetyki itd. I to jest, nie jest przedmiot naszej rozmowy, więc to tutaj sygnalizuję tylko dla słuchaczy i słuchaczek, że taka literatura istnieje. Jeżeli ktoś byłby zaciekawiony właśnie bardziej tymi względami językowymi, to tam mógłby sięgnąć. Bardzo dziękuję Panu za przedstawienie nam treści i historii tego tekstu. To taka rzecz bardzo nieznana, a myślę, że istotna do tego, żebyśmy w ogóle zrozumieli historię rozwoju chrześcijaństwa i tego, w jaki sposób przyjęło formę obecną. Tak się zastanawiam w ogóle, jak można ten tekst nazwać. Czy to można nazwać późnym apokryfem? Jestem fanem, jestem fanem. Można to tak nazwać, moim zdaniem, też. Późny apokryf, tak? To nam pokazuje, że ta historia Jezusa no, przez długie wieki była żywa i wielokrotnie przyjmowała bardzo różne formy, w zależności od tego, kto był tego nowego przekazu autorem i kto był adresatem. Więc to też jest chyba taka istotna rzecz dla chrześcijaństwa, że ono nie jest jakieś jedno, tylko ciągle się transformuje i ciągle przybiera nowe formy. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję wszystkim tym, którzy nas słuchali. Dziękuję również i przypominam, że można nas wspierać na Patronite, a każda złotówka, jako zainwestujecie w Fundację Panteon, na pewno zwróci wam się wielokrotnie, zarówno błogosławieństwem wszystkich pan, bogów Panteonu, jak i wiedzą, którą dzięki tym rozmowom otrzymacie. Dziękuję bardzo panu raz jeszcze. Ja bardzo dziękuję. Do usłyszenia.